cztery strony. Szanowni Państwo, no witam, tak, właśnie. Osiemnasty festiwal organizowany jest dokładnie w 50. rocznicę pierwszego festiwalu. Obchodzimy więc ogromny jubileusz 50-lecia Rzeszowskich Festiwalu. Tegoroczny festiwal mógł zaistnieć dzięki wsparciu i pomocy wielu sponsorów. Myślę, że trzeba im na samym początku podziękować. A są im ICM Polwa Rzeszów, PGE Dystrybucja, LOT Polish Airlines, Oli Laboratories, Hartmex Przedsiębiorstwo Budowlane, Multifact, Multifract, Browar Leżańska, Airbus, Fundacja Perspektywy Tomasza Gałka, Fundacja PGE, Centrum Medyczne Medyk, Inżynieria Rzeszów, Automed Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, G2 Arena i Browar Warta. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością i wielką radością pragnę Państwa poinformować, że patronat honorowy nad 18. festiwalem przyjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Ja nazywam się Krzysztof Szczepaniak i mam zaszczyt i ogromną przyjemność wprowadzić Państwa w atmosferę i nastrój dzisiejszego koncertu. Z 11 krajów do Rzeszowa, stolicy polskiego folkloru, przyjechało 33 zespoły. Naszych rodaków, ludzi, których bije polskie serce, którzy ukochali polską muzykę, polski śpiew i polski taniec. Dzisiaj chcą z Państwem podzielić się swoimi umiejętnościami, pokazać, nad czym pracowali i co potrafią. Przyjmiemy ich na pewno bardzo, bardzo serdecznie. A do Rzeszowa na tegoroczny festiwal przyjechały następujące zespoły. Z Australii zespół pieśni i tańca Thank you.
Kraja, Polonia na Chicago. Polonia na Chicago, że z Kutanerskie Rodaki, Hanka. Zespół tańca Syrena Miłoki. Zespół polskich tańców ludowych Wesoły Stado. Festiwal Zespół Pieśni Tańca Jodura. W festiwalu są nasi tancerze, goście Zespół Folkloristyczny Krakowia, Dynon, Francja. To od za chwilę zaprezentują Państwu ze swoich krajów zamieszkali. To ich będziemy teraz podziwiali na tej estradzie. Flaga Miasta Rzeszowa, flaga Województwa Podkarpackiego, flaga Wspólnoty.